Dzień dobry, witam Was serdecznie. Byki w czytaniu miesiąca lipca. Rozkład na podstawie krzyża celtyckiego oraz anielska odpowiedź. Wylosuję na koniec czytania trzy karty. Możecie wybrać dla siebie odpowiedź, jeżeli oczywiście Wasze pytanie nie wymaga głębszego wyjaśnienia. Są to karty przedstawiające prostą, krótką odpowiedź. Byki, tarot spokojnej ścieżki Ubaś. Pokażcie proszę karty. Prawdziwy, szczery przekaz dla osób spod znaku byka na lipiec 2024. Proszę o krzyż celtycki. Co może się wydarzyć? Oj, 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 sypią się karty. Ale nie bierzemy, nie bierzemy. Proszę o prawdziwy, szczery przekaz. Byki. Byki w lipcu. Jakie będzie zagadnienie główne, energia główna? Pokażcie proszę kartę Wilki w lipcu. Jakie będzie? Diabeł. O, byki, macie tutaj mocną, silną energię, ogromnego rozgrzania, zapału, nadmiaru, życia wręcz w jakiejś pogoni za czymś. Głównym zagadnieniem i problemem więc będzie trochę wstrzymanie się z pewnymi rzeczami, z tym nadmiarem. A co to może oznaczać? To może być miesiąc, w którym będziecie weryfikować, co Was blokuje. Jakie schematy, jakie Wasze działania czy osoby powodują, że nie ruszacie naprzód. Co Was blokuje? Dlaczego czujecie się na uwięzi? To będzie czas próby uwolnienia się od tego, co nie zależy od Ciebie. Od pewnych spraw pewnie dotyczących przeszłości, które się ciągną. To jest czas, w którym jakaś może ludzka nienawiść, nawet przemoc, uzależnienia, wszelkie toksyczności, które pętają Ciebie, by ruszyć dalej i uwolnić się i poczuć się wolnym człowiekiem, To są rzeczy, na które musisz może byku zwrócić uwagę. Ale to jest też czas, w którym mogą Cię gnębić jakieś stany zapalne. Czas, w którym mogą stawać na Twojej drodze pokusy pod płaszczykiem pięknej iluzji. Opakowania w różowej, brokatowej kokardce. Ktoś może próbować sprzedać Tobie jakieś zobowiązanie, z którego później ciężko się wyplątać. Ty sam możesz byku mieć rzeczy, z których trzeba próbować już w tym miesiącu wybrnąć, z jakiegoś nawyku także, nie tylko uzależnienia, tylko może nawyku. Co tutaj może pomagać, przeszkadzać, jakaś bardziej przeszkoda, jaka się tu zarysowuje w próbie wyzwolenia się, ale to też jest zapał do wszystkiego, ogromna kreatywność, karta sprzyjająca osobom, które pracują w reklamie, mediach, PR-ze. To, co może tutaj pomagać, przeszkadzać, pokazała się cesarzowa i dwójka kielichów. No tutaj może przeszkadzać to, że Wy przejmujecie się czymś. Może przejmujecie się wizerunkiem jakiejś kobiety. Przejmujecie się swoim może wyglądem. Przejmujecie się brakiem możliwości ruszenia dalej. Jakby przejmujecie się może tym, że brakuje Wam jakichś zasobów, możliwości. Przeszkadzać Wam może też ta kobieta tutaj, matka, czy jakiś wzór, ideał, do którego niepotrzebnie dążycie i nie patrzycie na to, co jest dla Was ważne, tylko staracie się dostosowywać. Czyli tak jakby nie ma spójności pomiędzy tym, czego pragniecie, a tym, co macie. Tym, co ktoś Wam przedstawia, tym, co chcielibyście rzeczywiście otrzymać. Brakuje Wam może wsparcia, może macie matkę, która jest matką pijącą, toksyczną, męczącą, despotyczną. Nie ma z nią porozumienia, nie ma z nią rozmowy. Może jest zdrada, może są kłótnie. Może też jakaś umowa jest trudna do zerwania w środowisku pracy. Jakie jest Wasze nastawienie, byki, na ten lipiec? Wasze nastawienie, wasze nastawienie, trochę tak jakby staracie się zawrzeć ten słuszny kompromis, ale jesteście bierni, zablokowani nieco emocjonalnie i te blokady emocjonalne też tutaj przy tej kobiecie są. Odcinacie się po to, żeby po prostu mieć święty spokój, ale też po to, żeby sobie wszystko przemyśleć i nie postąpić pochopnie. Myślę też, że walczycie z jakąś oziębłością emocjonalną, wycofaniem lub poczuciem, że nie należy Wam się miłość. Okej, co jest podstawą tej sytuacji? Pokażcie proszę karty. Podstawą tej sytuacji jest cesarz, ojciec, facet,
który stawia warunki. No, waszą podstawą powinno być co? Wasza własna pewność siebie, konkretność, plan działania, strategiczne i przemyślane podejście, taka odwaga, którą musicie w sobie zebrać, odnaleźć. Dobrze by też było oprzeć się o kogoś, myślę, rozsądnego i mądrego. Tego oparcia jakby brakuje. Czy to w rodzicach, czy to w człowieku, który jest w pracy. Może trzeba się oprzeć o jakieś zasady też. Co odchodzi do przeszłości? Co odchodzi do przeszłości? Warto, żebyście na to zwrócili uwagę, by już z tym zakończyć. Do przeszłości odchodzi Królowa Mieczy. To jest taki czas, w którym nie byliście świadomi swoich potrzeb. To jest czas, w którym wiele błędów się popełniało, bo się nie zastanowiło. To jest czas, w którym może rozwodziliście się i przychodzi czas wyciągnięcia wniosków ze swoich doświadczeń, błędów. I czas na niezależność. Przychodzi czas nauki niezależności i obrony swoich praw, obrony swoich granic. Rozsądek jest potrzebny, mądra osoba jest potrzebna, na pewno nie może się do waszego życia też wtrącać kobieta toksyczna, teściowa może, zachęcająca do wielu rzeczy, bo uważa, że jest lepiej, inaczej. Tak mi się tu zarysowuje już trzecia osoba. Najbliższe dwa tygodnie, co pokażą? Pokażcie proszę karty. Najbliższe dwa tygodnie lipca dla byków. Najbliższe dwa, już za dużo kart, kochani, idziemy dalej, pokażcie proszę karty. Najbliższe dwa miesiące pokazują moment też wyboru, też jest dwójka, tylko dwójka denarów. Staracie się opanować zmienną sytuację, staracie się wybrnąć, złapać jakiś balans i równowagę. Tu jest też ostrzeżenie, żeby dwa razy przyglądać się ofertom, dwa razy przyglądać się pieniądzom, bo oferty mogą być bardzo piękne, ale w karcie diabła, są ukryte warunki. Jeśli nie przyglądniesz się dobrze pewnym umowom, propozycjom, to możesz na tym stracić. I dlatego dwójka kielichów mówi o tym, żeby tutaj być rozważnym, traktować poważnie pieniądze. To jest też czas, w którym ktoś się może tobą bawi. To jest też czas, ten pierwszy początek miesiąca, pierwsze dwa tygodnie miesiąca. Będzie trzeba umieć zachować balans, równowagę i wybierać to, co najważniejsze na dany moment i w wielu zawirowaniach dawać sobie po prostu radę. Czas może też podjąć się jakiegoś drugiego zajęcia zawodowego, jeżeli byście poszukiwali pracy i dodatkowego zabezpieczenia. Jak wy się tutaj widzicie? Jaka jest wasza wewnętrzna energia i nastawienie? Ale widać, że wy chcecie czegoś konkretnego, ale potraficie się tutaj zastanowić nad tym, co się tu dzieje w tym diable. To jest też diabeł, to jest takie też życie na uwięzi czegoś lub kogoś. Może tej toksycznej osoby w Królowej Mieczy, bliźnięta waga, wodnik. Dobrze, popatrzmy, wasze wewnętrzne nastawienie do tego zagadnienia. Jak wy się tutaj widzicie i przedstawiacie? O. Jak wy się tu widzicie i przedstawiacie? Chcecie czegoś innego. Wyczekujecie dobrego momentu, albo już go wyczekaliście, żeby ruszyć dalej. Wy już wiecie, że trzeba szukać gdzieś jakichś innych opcji lub wsparcia. Osoby, która ma naprawdę solidne podstawy do tego, żeby ci pomóc. W ogóle też może to wy, byk, jesteście w energii tego cesarza i czujecie, że już wiecie, czego chcecie, jesteście konkretni, pójdziecie po swoje. Godzicie się już z tym, co było, dorastacie, uczycie się na błędach i idziecie dalej. Macie tutaj taką i podróż, i gotowość do działania, i dojrzałość emocjonalną, i chcecie się realizować, więc w perspektywach siebie widzicie. Choć bardzo często też ta trójka buław mówi o tym, że w pewnych sytuacjach się nie widzicie, więc nie chcecie w tym tkwić i chcecie iść gdzieś indziej. Co z zewnętrznych energii idzie? Co zewnątrz? Energie zewnętrzne, dwie karty.
energie zewnętrzne. Tu ktoś coś drąży, ktoś tu pracuje nad tym, żeby zaoferować Ci jakąś pomoc, propozycję. Pojawia się tutaj karta i pracy, cierpliwości, sumienności, koncentracji, też trochę czepialstwa, ale przy karcie giermka buław, to ktoś pracuje nad jakąś propozycją dla Ciebie, jest skoncentrowany na Tobie, chce dać Ci jakąś dobrą wiadomość, nie wiem, chce podjąć działanie w Twoim kierunku. Energie zewnętrzne pokazują, że tutaj przede wszystkim nie przegapcie jakiejś możliwości propozycji pracy czy zaproszenia od kogoś. Nie przegapcie, nie myślcie zbyt długo, nie zwlekajcie, bo może Wam coś tutaj przepaść zawodowo i jeśli chodzi o jakieś takie po prostu propozycje, zaproszenia, nie przegapcie też jakiejś dobrej wiadomości dla siebie. Widoki na pracę jak najbardziej są. Będzie ta nowa praca lub dodatkowa. Nadzieje i obawy. Boicie się, że nic nie ruszy, że pomimo zainicjowania czegoś zbyt długo będziecie musieli na coś czekać. Nie macie w sobie cierpliwości. Natomiast siódemka denarów mówi o tym, że naprawdę, jeśli pielęgnujesz to, co rozpoczynasz, masz szansę. Może tu być dobry początek czegoś, dobrej znajomości, propozycji, dobry początek współpracy, ale to wszystko wymaga od Was cierpliwości. Małymi krokami, wszystko małymi krokami, bo można małymi kroczkami dalej zajść. No i jak ten miesiąc się dla Was kończy? W nieco zmęczeniu. Widzę, że w próbie wyczekania najlepszych momentów dla siebie, może też być tak, że co do losu nie do końca jesteście przekonani i nie ufacie losowi. Chcecie też troszeczkę odsapnąć, odpocząć, ale tak mi się to pokazuje, że żebyście nie przegapili, nie przeoczyli jakiejś ważnej propozycji idącej z zewnątrz dla Was. Bo potencjał jest i świadomość tego, że można się z czegoś uwolnić, wyswobodzić, ale żebyście czegoś nie przegapili przez zbyt długie namyślanie się, zbyt długie, nie wiem, odpoczywanie, zagapienie się, przystanięcie i może jakieś użalanie się. Jasna sprawa. Jeżeli tylko to propozycja pomocy do Ciebie idzie, rozliczenia jakiegoś idzie, nowej pracy, pogodzenia się z kimś. No, ile zrobisz, byku, w tym miesiącu tyle zyskasz. Taki oto, kochani, rozkład. A teraz przygotujcie sobie pytania, oczywiście, jeśli macie. Będą trzy karty. Proszę, odpowiedź anielską. Prawdziwą, szczerą odpowiedź dla byków na lipiec. Proszę, trzy karty, trzy odpowiedzi dla byków. Proszę o szczery, prawdziwy przekaz. Prawdziwą odpowiedź dla byków. Pierwsza, druga i trzecia. No dobrze, byki. Pierwsza, druga, trzecia. Wybierzcie sobie. Sytuacja się polepszy. Druga, poproś innych o wsparcie. Może i tutaj właśnie świadomość tego. Trzecia odpowiedź, dobrobyt. Niech Wam się spełnia, niech Wam się szczęści, dobrego lipca. Pozdrawiam serdecznie, miejcie się dobrze. Pa, pa.